Dzień dobry, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. Więc tak, na początek synchronizacja, bo to kolejny odcinek, dół, góra, dół, góra. Ten odcinek dzisiaj, który się pojawia dosyć późno, po prostu dlatego, że nie nagrałem odcinka. I teraz nagrywam. Jej. dobra, ostatnio robiliśmy Fireworks Factory na 100% i teraz będziemy robić poziom Lost Fleet. Lost Fleet. Brzmi mi to znajomo bardzo, nie wiem czemu. Jakbym z Sonika gdzieś to usłyszał. No, elo. Be careful around these parts, little dragon. There be more ghosts in this here shipyard than I can shake me pick at. Darn shame too, cause I was mighty close to finding me treasure. Aha. Czy jesteś skąpcem, tak? Tu! Tu za jednym zamachem. Dobra. Nie wiem czemu, ale ta muzyka bardzo mi znajomo. Wiem, gdzieś ją już słyszał kiedyś. Spyro 1 albo 2? Maybe. Dobra. Dobra, no nie. I reckon me treasure be this way, but we'll have to blast through this blooming ship to get to it. Spokojnie, gościu. Mogę tak zrobić? Nie. To by było za łatwe. Halo? O. Co? Prawie jak... czegoś jakbym został, nie wiem, obrobiony co najmniej. Siup! Dzięki. To... o, załatwiliśmy, to teraz reszta poziomu. Tak, to by się przydało, chochła. Więc tak. Tak, tenże tego. Tutaj jest druga minigierka... druga? Nie, trzecia. Z deskorolką, ale tym razem się różni, ale to zobaczymy za chwilę. Czy to mogę rozwalić tym? Nope. Mogę to tak fajnie wskoczyć? Nie. O, ha, 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 ha. O, ha, 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 ha. Pyk. Pyk. I będę rozwalał wszystkich teraz. Ha, ha. Just do it! A to za wysoko jest. Jest, GG. Tam już nic nie ma. Pixel. Ja wiem, no ty możesz być zmęczony, bo dzisiaj będziesz sobie długo pracowałeś i w ogóle, i ciężko, ale... ale no proszę cię, no. Nie zapominaj o takich ważnych sprawach. Ale na serio. Troszkę dzisiaj by się popracowało i... no, na siłach się nie czuję, ale nagrywam odcinek. No, no w sumie to jeszcze muszę dzisiaj nagrać 6 filmów. Jeszcze. To nie jest jeden z nich. Jeżeli liczymy jeszcze ten, to 7. No w sumie muszę nagrać, bo jeszcze nie nagrałem. Jeżeli patrząc na to... takim wzrokiem. Nie wiem w ogóle, co chciałem tutaj zrobić. Czy jak... coś filozoficznego, czy coś. Nie, to nie jest postkomentarz, jakby się ktoś mógł... spodziewać, że o... był taki zmęczony, że musiał nagrać gameplay osobno i teraz głos nagrywa osobno. Nie, 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 to jest wszystko live play. Między innymi dlatego robiłem synchronizację. Ale to by na serio musiała być perfekcyjna synchronizacja, jakbym postkomentary robił jednocześnie... postkomentary jednocześnie pamiętał, w jakim momencie synchronizacja powinna być. Nie! Nie! Don't do it, man. It's not funny. Przede się tam. For the sake of life.
Gadamy! Za krótko. Za krótko przytrzymałem. Chłe, chłe, chłe. Swoją drogą, ostatnio na kanał Sebul wleciał ten vlog z Pixel Heaven. Tam są trochę takie behind the scene, więc jak ktoś jest ciekawy, to może zobaczyć sobie. Polecam, polecam. Jest tam też specjalna rzecz, którą ja pokazuję, więc też jest fajnie. Spadaj! Zrzucę cię! Dlaczego kiedy ja chcę zrzucić ludzi, to nigdy nie działa, a kiedy inni chcą zrzucić ludzi, to działa. Świat jest niesprawiedliwy. Zaraz tu będzie, że ja jakimś oszołomem jestem. No! Do it! GG. Sobie przejdę. A co się na mnie? Kurde. Nie! Nie wpadaj do tej wody, to jest kwas. Zakładam, że to jest kwas. Moje zaklepuje. To jest moje. Sorry, stary piracie. To jest moje. Spalę ci to nawet. O, dobra. Would you look at that? If some fool hit a dang gum egg in me treasure. Spoko. Uratowaliśmy Craiga, Rogera Craiga Smitha uratowaliśmy. A to jako to w takim razie mogłem zostawić. Ryan albo Jason by zajęli jego miejsce i byłoby fajnie. Na serio, nie lubię Rogera Craiga Smitha jako Sonika. Nie. Spyro, my 100%ujemy poziomy. Co to było? Co to za glitche były? Ja się pytam. Ale to laguje. Od razu uprzedzam. Nie, to nie jest emulator. Jak Michał nagrywa. To jest po prostu konsola. Albo prawdopodobnie sygnał amerykański po prostu. Bo zobaczcie, ile tutaj się teraz rzeczy generuje. Nie, te ptaki tutaj najgorszą rzecz robią. No, just one. GG. Aha, to z nich. A, świetnie. No, po prostu, no świetnie. Teraz poproszę tu. No, kto szynko? Jest! GG. GG! Za wysoko. Jest. Teraz tu. Wydaje mi się, że dobra jest. No, dalej. Tak. No nie. No po prostu, no nie. A nie mogę się po prostu tam przelecieć do nich i ich zdmuchnąć? No właśnie. Znacznie prostsze jest. A chyba i tak mi został tylko jeden. Dobra, zaraz tu będziemy, tylko muszę wystuprocentować to. To takie mini zadanie. Nie uda mi się! To było bardzo niefajne. Nie podoba mi się to. Po prostu mi się to nie podoba. Jestem w tym wręcz oburzony. Jak coś takiego mogło mi się stać? Przydarzyć. O, przynajmniej mam teraz pełne życie. Jakim cudem on tak szybko dolatuje? Dobra. Do it! No nie! Dobra, koniec. I just end this right now. You son of a...
Nie lubię kondorów. Od dzisiaj nie lubię kondorów. Jakby się ktoś pytał, albo coś w tym stylu, to mówię kondorów, a nie czego innego. Nie. Błagam. Raz kozie śmierć. Jest! GG! Finally! I've got all the emeralds! No, nie wychodzi mi. Dobra. To teraz dalsza część poziomu. Yasid cały czas słyszę. Za dużo hukus pokus używa pantera. Dobra, i teraz myk! I coś tam zaskrzaniłem, co? No nie, tu jest minigierka. No dobra. Jak móc to móc. A co to? These here waters used to be my favorite diving spot. But I can't get any loot with these subs patrolling around. Think you can pilot this here sub I bought for scrap? Oczywiście, że mogę. Alrighty then. Press the X button to speak. Dobra. Ej! Aha, dobra, to nie teraz. Ups. No jak mówiłem, to jest kwas. O. A więc tak. Sterowanie tą łodzią podwodną jest bardzo proste. Otóż musimy na nasz target mieć wszystkie trzy kółka zapełnione. Wtedy dopiero mamy auto naprowadzanie. Oczywiście możemy być po prostu takimi szczęściarzami, że uda nam się bez tych kółek trafić w tą rybę, ale to jest graniczące praktycznie z trudem. Nie! No i czasami one są takie chamskie. Myk. No i jeszcze dwie gdzieś pozostały. Rybaczki. To rybańki moje. A, przy okazji skoro tu jestem. Porozwalam to, bo później nie będę mógł tego rozwalać. I to chyba ostatnie takie. I teraz, gdzie są te moje rybki? Rybeniki moje, gdzie wy jesteście? A. Tam. Może się tam gdzieś skrymy. Jeszcze się pewnie okaże, że one. Nie wiem, gdzieś wypadły za świat i tyle. O! Jest! Haha, siema. Mała. Okej. Okay. Myk, dziękuję. Tu jest kolejna. Skąd ja wiedziałem? Tutaj mam X-raya w oczach. GG. Well, I'll be darned. You got some mean sub grabbing skills. Dzięki. Dziękuję. I uratowaliśmy Etela. Ciekawe imię. Well, I hate to ask your help again, but there'd be even more subs that darn come out of nowheres. If you could blast them, I could use this acid leg as my swimming hole again. Darn tootin'. Nie nazywaj mnie małym, bo ten mały smok może ci spalić dupsko w chwilę. Jak nie szybciej. Dobra, więc teraz mamy 7 do wysadzenia. Nie! Dobra. I teraz będą sadziły miny, co nie jest fajne. To jest bardzo niefajne, bym nawet powiedział. Nie! I od razu przegrywamy. A gdybym zrobił tak... Wskoczył tu... Nie da się tak. A szkoda. Muszę z nim pogadać. O tym. Dobra. Bla, bla, bla. Cały czas słyszę Yasid. Pixel, ogarnij się. Zadrżał żołej pantery.
Ale na serio, dwa odcinki Różowej Pantery to dla mnie za dużo. Jakiejkolwiek. Dobra. Where is this fish? Dobra, to nie jest takie proste. Okej. Epic. A już w szczególności jak taka hamowa się odwróci, popłynie w drugą stronę, to już jest na serio. Chamskie jak 150. Najgorsze jest to, że musimy się na nie patrzeć. Epic, dziękuję. Teraz tam. No nie. Nie mogę się ich dodatkowo za blisko trzymać, bo jeżeli będę tak tuż za nimi pływał, to może się to skończyć bardzo, bardzo źle. Jak nie gorzej. Dziękuję. I ostatnia rybenika. To będzie ona tutaj. Nie ma jej tutaj. Jest! Dziękuję. Co, nie trafiłem? Ja nie mogę. I got robbed. No, już son of a... Yes. I wish I could reward you better, but all I got's left is this here other egg. Maybe there'll be something better in this one. Tak. Uratowaliśmy Dolores Umbridge. No to w sumie tego też musiałem nie... Mogłem nie uratowywać. Ale chomuwa. Pozdro dla tych, którzy czytali Harry Pottera, bo chociaż filmy oglądali. To już coś, ale bardziej polecam książki. A jak ktoś nie zna albo nie lubi, to mi przykro mi. Ale w filmie to gra każdy oglądał. Tylko co było gdzie? Chyba w Zakonie Feniksa. No to jak ktoś oglądał Zakon Feniksa, to powinien wiedzieć. Chyba, że to nie był Zakon Feniksa. Nie, bo ja... Nope! Nope, 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 nope. Dzięki. Zaraz, jak to było? Kamień filozoficzny, komnata tajemnic, więzień Azkabanu, czara ognia, zakon Feniksa. No tak, to chyba w zakonie Feniksa było. Umbridge. Co tu jest? Coś fajnego? Nope. Tu? Też nic fajnego. Mech. Reakcja najlepsza po prostu. Coś tu jest? Nie. A tam? Nie. A tu? Nie. Mech. Szybko! Ja nie chcę umierać i to w kwasie jeszcze. To nie byłaby najlepsza śmierć. Znaczy no nie wiem, ale... No, jak to lubi. W sumie. Nie dopłynę! Nie! O Boże. O Boże. Dopłynąłem na czas. Ojeny. Ale to było emocjonujące. Emocje jak na zbieraniu porzeczek, po prostu. Dobra. To już chyba wszystko zebrałem, tak. Wszystko? Wszystko, bo Sparks nic nie pokazuje. Okej, to teraz mogę wracać. Gdzie jest wracać? Tu jest. Na wszelki wypadek. Dziękuję, i teraz mogę wyjść i kontynuować dalej z poziomem. Psium. To teraz tu, bo muszę wejść znowu na ten statek.
Zaraz, trzeba przypadkiem... Za... Wait, what? Jaka tam plazma? Żebyś kompletnie wszystko porąbał. Compadre. Dostałem życie. Aha. Aha, teraz to jest otwarte, świetnie. Dzięki. Ten misklik. Misklik. Przynajmniej to misklik taki prawie. Dzięki. Dzięki. Dzięki, compadre. Bardzo było miło. Okej. Okay. Teraz to. I teraz to. I to. I to. I to. Jest fajnie. Nie wiem, czy ten poziom mogę wystuprocentować na ten moment. W sumie już nie pamiętam, co ja tu musiałem zrobić. Punicz. Zaraz, co się tam generowało? A nie, to po prostu Skybox się nie zrenderował do końca. Ja nie mogę tyle przegrać. Skybox mógł się nie zrenderować do końca. W sumie nie wiedziałem, że jest to możliwe w ogóle. Bo Skybox to jest po prostu... Wytłumaczę wam w ogóle, co to jest Skybox. Skybox to jest po prostu taka kopuła, która otacza nas w grze i imituje niebo. Chociaż nie wiem, czy w tym przypadku to po prostu nie jest tekstura. Taka nałożona po prostu na niebo. A nie, to jest chyba Skybox. Więc tak, Skybox mógł się nie zrenderować. Choć powinien. Powinien mógł, ale się nie zrenderował. Ciekawe czemu. Holy shit. Dobra, jak na razie to ja co zrobię? Najpierw to ja tu trochę rzeczy pozbieram. Żeby po prostu sobie nie zaprzątać tym głowy. O! To jest lepsze. Bo później tego nie będzie po prostu jak zbierać. Uwierzcie mi. Pyk. No poza tym, to muszę zabrać jakoś. No nie! Dlaczego te skoki są tak dalekie? O, tu jest power up. Przecież wy to już widzieliście w speedway. Pyk, dziękuję. Wow, doleciałem, ale fajnie. Czuję się taki spełniony. I'm filled with determination. I am filled with determination. Okej, ja nie mogę się tam po prostu dostać jakimś cudem. Takim fajnym cudem. Nope. It's just impossible. Nie dolecia. God damn. Trzeba stary dobry trik z wyższym skokiem. Ciekawe, czy... Jestem ciekaw czegoś. Tam też muszę jakoś dolecieć. O, mogę to zrobić, ale fajnie. A, nie muszę, spoko. Aha! Nie ma to jak znajomość mechaniki gry. Dobra i to tyle. Dobra. Tak. Dobrze, zapamiętałem, że tego poziomu jeszcze nie mogę zrobić, ponieważ Hunter jest zamknięty, a my go musimy uratować, więc po prostu zebrałem tyle, ile mogłem jak na razie. I prawdopodobnie w którymś tam odcinku wrócimy do tego poziomu, żeby go wystuprocentować. W sumie to nie pamiętam.
Pamiętam, ile mi jeszcze poziomów tutaj zostało. Pewnie dużo, bo Państwo chyba zrobiłem dopiero dwa. Raz, dwa. Trzy, ale ten jest jeszcze zablokowany, więc raz, dwa, trzy. Nie. Raz, dwa. Dwa tylko. Fajnie. To aż tak źle nie jest. Ej, to w sumie jeszcze nie wiem, jakieś 3-4 odcinki, może 5. Max 6 i kończymy grę. Nice. Takiego obrotu spraw się nie spodziewałem. A później oczywiście Crash 3. Jeeeej. To jest sarkazm. W sumie nie lubię, jak tak, nie wiem, niepotrzebnie, czy tak automatycznie jakby, nie wiem jak to nazwać. Jakby automatycznie mi się sarkazm włączał w głosie. To jest rezenerwujące, myślę. Uratowaliśmy Chada. Dobrze, że nie smoga. Ha, ha, ha. Ale suche to było. Mogę tam wejść na to? O kurde, mordę. O kurde, mordę. Mogę, ale fajnie. Jej, zaoszczędziłem sobie czas. Ale nie w tą stronę, idioto. O. No i byłoby później. Gdzie ja zgubiłem te 5 klejnotów? Gdzie ja zgubiłem te 5 klejnotów? No. Dupsko je zgubiłeś, kurwa. Jo! Jak ja to ominąłem? Tutaj. Dobra. Nie ma tu dalej, więc po prostu sobie wezmę to znowu i lecimy tam. I lecimy w długą. dobra. Tu będzie coś? Cokolwiek? Nothing? Seriously nothing? No i to chyba tyle, co mogę wyciągnąć z tego poziomu. Ciekawe, czy zdążę. Zdążę, nie zdążę. Błagam. O mój Boże. Dobra, więc po prostu no, nic mi nie pozostaje, tylko iść do Hub World'a. O! Kolejna cutscenka. Hello, I thought you might be hungry. Thanks. Did you bring any chips? I'm sorry this happened, but I tried to warn you. I had to help Spyro rescue the eggs. You just don't understand. If we don't bring dragons back to this world soon, all our magic will be lost. The dragons used to live here? Yes. This was their original home. But a long, long time ago, the sorceress banished them to the other side of the world. She didn't realize the dragons were the source of all our magic. Maybe I could convince the dragons to come back, if you let me go. I'm sorry, I can't. Tak, i to jest naprawdę Bianka. Jest królikiem chyba. Nie jestem do końca pewien. Ma być królik czy nie. Nigdy nie zostało to sprecyzowane, bądź mi się wydaje, że królik. Ło! Okej. The fuck just happened? Ale tak, ludzie, to by było na tyle w tym odcinku. Pozostało nam tylko, jak już mówiłem, dwa poziomy. I co, no? Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć. Pa, pa!